Bezdan, witam Państwa w sportowych wydarzeniach weekendu. Pierwsza kolejka Speedway Ekstraligi w Toruniu. Wicemistrz Polski, kandydat do tegorocznej korony drużynowego mistrza Polski Unibax podejmował Marmę Rzeszów. Marma Polskie Folie. Zawodnicy z Rzeszowa pojechali do Torunia w osłabieniu. Nie pojechał razem z nimi Scott Nichols. Anglik odczuwa skutki upadku, który zaliczył w meczu przeciwko Coventry Bees i musi odpocząć kilka dni od Speedwaya. Toruń to nie jest ukochane miasto rzeszowskich żużlowców. Tam zawsze ciężko jeździło się naszym zawodnikom. Przypomnijmy, w 2007 roku po rundzie zasadniczej Unibax Toruń zajmował pierwsze miejsce, a w ostateczności walkę o złoto przegrał z Unią Leszna, a więc wicemistrz Polski w ostatnim spotkaniu obu drużyn, które miało miejsce w Rzeszowie 22 czerwca 2007 roku. Górą była drużyna gospodarzy. Rzeszów wygrał wtedy 50 do 40, ale w składzie Marmy jeździł wtedy Niki Pedersen, zdobył 15 punktów, Maciej Kuciapa 8, Davy Watt 12, Rafał Dobrucki 8, Scott Nichols 10. Dziś w Toruniu nie było ani Pedersena, ani Kuciapy, ani Dobruckiego, ani Scotta Nicholsa i wiadomo było, że rzeszowian czeka ciężka przeprawa. Wspomniałem na początku, że Unibax w 2007 roku przegrał walkę o złoto z Unią Leszno. Wtedy w tych pojedynkach z kiepskiej strony pokazał się Matej Zagar i to on dzisiaj w Toruniu wystąpi już w plastronie Marmy Polskie Folie, a więc prezentacja zawodników. Popatrzmy. Z numerem pierwszym Dawid Stachyra, z dwójką z polskim paszportem Roman Poważny, z trójką Dave Watt, kapitan Marmy Polskie Folie. Tutaj kibice z Rzeszowa bardzo liczą na niego w tym sezonie. Z czwórką Matej Zagar, były zawodnik Unibaxu Toruń. Posłuchajmy, jak przyjmie go publiczność w Toruniu. Sporo gwizdów. Kenneth Bierę z piątką. Również za jego występy podziękowali mu kibice w Toruniu gwizdami. Z szóstką Dawid Lampard, z siódemką Martin Waculik. Szkoda, że te gwizdy się pojawiały, bo to przecież zawodowcy, zawodnicy prezentujący światowy poziom i kibice powinni docenić ich walkę na torze. A to już drużyna Unibaxu Toruń. Z dziewiątką Wiesław Jaguś, niezawodny Wiesław. Na pewno liczyli kibice na jego zdobycz punktową w tym spotkaniu. Z dziesiątką Adrian Miedziński, z jedenastką Hans Andersen, z dwunastką Karol Zombik, to z trzynastką Ryan Sullivan, czternastka Chris Holder, piętnastka Damian Celmer. To aktorzy dzisiejszego spotkania, którzy już za moment pojawią się na motocyklach na linii startu. Bieg pierwszy, kask czerwony, najbliżej krawężnika Chris Holder, żółty Dawid Lampard, niebieski Damian Celmer, biały Martin Waculik. Jeszcze jego strofował kierownik startu. Taśma w górę. Kask na pierwszym zakręcie, najszybciej manetkę gazu zamknął Damian Celmer, najmłodszy w tym gronie. Póki co jeszcze bez zdobyczy punktowej w swojej karierze żużlowej, w tamtym roku debiutował. A na prowadzeniu w kasku czerwonym Chris Holder. Tuż za nim Martin Waculik. Dla niego to olbrzymi skok, bo z drugiej ligi na jego postawę liczą kibice Rzeszowa. Póki co 3 do 3. W kasku czerwonym Chris Holder. W białym Martin Waculik. Za jego plecami Dawid Lampard. Chris Holder szukał gdzieś tam wzrokiem Damiana Celmera. Ale już wie, że w tym biegu najlepsze, co może spotkać Unibax Toruń, to właśnie wynik 3 do 3. Ostatnie metry, lekko uniesione koło, 3 do 3. Pierwszy Chris Holder, drugi Martin Waculik, trzeci Dawid Lampard i zerowy dorobek Damiana Celmera. Wyścig drugi, kask żółty Dawid Stachyra, jeszcze do niedawna TŻ Lublin. Kask czerwony Wiesław Jaguś, biały Roman Poważny, niebieski Adrian Miedziński. Taśma w górę. Wiesław Jaguś, mały, wielki wojownik, pokazał, kto tutaj rządzi na tym torze. Na toruńskim owalu nie może być inaczej. On
z przodu stawki, za nim w kasku żółtym Dawid Stachyra. To dla niego ten mecz to wielka szansa. Dobrze prezentował się w sparingach, chociaż tych zawodów przed ligą nie było wiele, chociażby z powodu złej aury, ale w tych spotkaniach, w których miał okazję się pokazać, zaprezentował dobrą formę. Tuż za nim w kasku niebieskim Adrian Miedziński. Daleko z tyłu Roman Poważny. Jaguś niezakrążony z przodu. O dwa punkty próbuje walczyć jeszcze Adrian Miedziński, kask niebieski. Ale odważne ataki Adriana Miedzińskiego odpiera Dawid Stachyra. O pół motocykla pokonał Adriana Miedzińskiego. 3 punkty Wiesław Jaguś, 2 punkty Dawid Stachyra, 1 punkt Adrian Miedziński, 0 Roman Poważny. Po 2 wyścigach 7-5 prowadzi Unibax Toruń. Wyścig 3. Kask czerwony Hans Andersen, kask żółty Dave Watt, kask niebieski Karol Zombik, kask biały Matej Zagar. Hans Andersen musiał przytrzymać jeszcze motocykl, bo wjechałby w taśmę, ale jednak udało się bezbłędnie wyjść ze startu i na prowadzeniu pięknie parą jadą Torunianie. Hans Andersen, kask czerwony, obok niego Karol Zombik. W ten sposób tworzą ścianę nie do przebicia z tyłu w kasku żółtym. Dave Watt, kapitan Marmy, próbuje znaleźć choć odrobinę miejsca na to, żeby atakować. To w zasadzie dobry prognostyk, bo również Matej Zagar w kasku białym blisko cały czas trzyma się tej grupy. Więc jest szansa, że gdy poprawią rzeszowianie starty, będą mogli nawiązać walkę. To nie tylko kwestia przełożenia, ale być może refleksu na linii startu. Kask czerwony to Hans Andersen, 3 punkty, 2 Karol Zombik, 1 punkt Dave Watt, 0 Matej Zagar po 3 wyścigach, 12-6 dla Torunia. Wyścig 4, kask żółty Kenneth Bierę, kask czerwony Ryan Sullivan, biały Martin Wasulik, niebieski Chris Holder. Kenneth Bierę to on ma zastąpić Nickiego Pedersena w składzie Marmy. Ten bieg to na pewno pierwsza próba w oczach kibiców z Rzeszowa, a w kasku czerwonym prowadzi Ryan Sullivan. Kenneth Bierę trzyma się blisko, za to z tyłu Martin Waculik odpiera ataki Chrisa Holdera. Utworzyły nam się na toruńskim owalu 2 pary. Niestety bliżej skutecznego ataku jest Chris Holder w kasku niebieskim. Operator pokazuje nam cały czas prowadzącego Ryana Sullivana, a tam z tyłu, jak już widzimy, Martin Waculik kilkanaście metrów za plecami Chrisa Holdera. W tej chwili Torunianie jadą na 4-2. Kolejne punkty gospodarzy. W wyścigu 4 wygrywa Sullivan, 2 Kenneth Bierę, 3 Chris Holder, 4 Martin Waculik, 16-8. W kolejnym 5 biegu również 5-1 dla gospodarzy. Zwyciężył Hans Andersen, 2 na linii mety zameldował się Karol Zombik, 3 przyjechał Roman Poważny, 4 Dawid Stachyra. To już wyścig 6. Dave Watt, żółty kask, niebieski Chris Holder, biały Matej Zagar, czerwony Ryan Sullivan. Wyścig 6. Ponownie gospodarze mkną po 5 punktów w kasku czerwonym Ryan Sullivan. Niebieski Chris Holder. Tutaj doświadczony zawodnik Ryan Sullivan prowadzi Chrisa Holdera. Popatrzmy, jak ustawiają parę. Ponownie chcą odciąć drogę do ataku w kasku żółtym kapitan Marmy Dave Watt. Tego operator wcześniej nie wychwycił, ale na łuku uślizg koła i wywrotkę niegroźną całe szczęście miał Matej Zagar. On z tego wyścigu zostanie wykluczony.
kibice gwizdami odprowadzili Żagara do parku maszyn, ponieważ to ich zawodnicy prowadzili w tym biegu 5-1 i mieli do Mateja pretensje, że szybciej nie pozbierał się z toru. Wyścig powtórzony, w kasku czerwonym z przodu już Ryan Sullivan, ale przed Holderem, Chrisem Holderem jest już Dave Watt. Pierwsze okrążenie na 4-2. Jest poprawa, jeśli chodzi o występ Watta, bo wynik niestety nie jest obiecujący, to gospodarze złapali odpowiedni rytm, dwa razy już 5-1 odprawili rywali z Rzeszowa. Wyścig szósty prowadzi Ryan Sullivan. Już chyba Dave Watt nic tu więcej nie wywalczy. Pierwszy Ryan Sullivan, 3 punkty, 2 punkty Dave Watt, 1 punkt Chris Holder, 4-2 po 6 wyścigach, 25-11. Wyścig siódmy, kask czerwony Wiesław Jaguś, żółty Kenneth Biere, niebieski Adrian Miedziński, biały Dawid Lampart. Taśma w górę. Tym razem w kasku żółtym Kenneth Biere jako pierwszy założył się na Wiesława Jagusia. Czyżby Wiesław Jaguś miał przyjechać za plecami rzeszowskiego żuchlowca? I tutaj nam się wyjaśniła sytuacja. Dawid Lampart, widząc kto prowadzi, próbował szybko uciec z toru, jednak sędzia podjął już decyzję. Czerwona chorągiewka w górze, a więc bieg będzie powtórzony już bez udziału Dawida Lamparta. Powtórka jednak nie odbyła się po myśli rzeszowskich zawodników, bo w powtórce jak strzała spod taśmy ruszył Wiesław Jaguś i on dowiózł zwycięstwo do końca. Za jego plecami przyjechał Adrian Miedziński, a Kenneth Biere jako trzeci minął linię mety. 5-1, 30-12, a to już wyścig ósmy. Ryan Sullivan czerwony, biały Roman Poważny, niebieski Chris Holder, żółty Dawid Stachyra, wyścig ósmy. Kask czerwony Ryan Sullivan, za nim biały Poważny, Roman Poważny już z tyłu, jeszcze jest Dawid Stachyra, ale odważnym atakiem, proszę zwrócić uwagę, co robi Chris Holder. Ma wielką ochotę zdobyć dziś uznanie toruńskich kibiców. A z tyłu walczą rzeszowianie między sobą. Roman Poważny, kask biały i Dawid Stachyra, kask żółty. Nic innego im nie pozostało. Ryan Sullivan mknie po kolejne punkty. Szykuje się kolejna wygrana, 5-1. Postawa Ryana Sullivana to raczej rzecz normalna, chociaż i ten zawodnik w ubiegłym sezonie miewał gorsze występy. Tym razem dobry początek sezonu, ale Chris Holder to naprawdę będzie wielka pociecha w tym sezonie dla Unibaxu. 5-1, 35-13. Wyścig dziewiąty, Kenneth Biere, złota rezerwa za Żagara, niebieski kask Adrian Miedziński, żółty Dave Watt, czerwony Wiesław Jaguś, przypominam, kask biały Kenneth Biere, złota rezerwa, a więc punkty razy dwa, niestety jedzie na trzeciej pozycji, a więc to będzie tylko jeden punkt, czyli w sumie po przekroczeniu linii mety, po przemnożeniu, wynik prosty, tylko dwa punkciki dodatkowe na koncie Marmy Polskie Folie, a do przodu mkną zawodnicy Unibaxu, kask niebieski Adrian Miedziński, kask czerwony Wiesław Jaguś. Ponownie pokaz jazdy parą, ale proszę zwrócić uwagę, jak duże są to odległości. Rzeszowianie praktycznie po przejechaniu 30 metrów, jeszcze w pierwszym łuku czasem tam jakaś walka jest, ale później jest to już dobijanie rywala i aż żal na to patrzeć. Kolejna wygrana, tym razem 5-2, po 9 biegach 40-15 prowadzi Unibax Toruń. Wyścig 10, kask biały Waculik za Lamparta, czerwony Hans Andersen, żółty Kenneth Biere, niebieski Karol Zombik,
Taśma w górę. Nie, jednak wcześniej motocykl w górę poderwał Karola Zombika. Chyba jakieś problemy ze sprzęgłem. Wyścig 10. powtórzony. Nie ma już Zombika, ale jest Damian Celmer. W kasku białym prowadzi Martin Waculik. No ale trwało to krótko. W czerwonym już na miejscu pierwszym Hans Andersen. Próbuje jeszcze w to wmieszać się Kenneth Biere. Rzeszowscy kibice mają prawo oczekiwać od tego zawodnika lepszych występów. Na razie próbuje dogonić Hansa Andersena, ale dzisiaj Hans Andersen tutaj w Toruniu jeździ jak prawdziwy profesor. Podąża po kolejne 3 punkty w kasku niebieskim. To jest właściwie niespodzianka tego biegu. Damian Celmer, który zastępuje Karola Zombika, który zerwał taśmę. I to Damian Celmer najprawdopodobniej dowiezie ten jeden punkt. W kasku białym Martin Waculik nie potrafi sobie poradzić z tym młodziutkim zawodnikiem, który debiutował w roku ubiegłym. I to będzie pierwszy punkt Damiana Celmera w Ekstralidze. 4-2 zwycięża Unibax i po 10 biegach prowadzi 44-17. A to już wyścig 11. Kask niebieski Adrian Miedziński, już gotowy do startu. Biały Roman Poważny, czerwony Ryan Sullivan i Dave Watt, kask żółty. Kierownik startu jeszcze próbował rozdzielić tych dwóch ostatnich zawodników bardzo blisko siebie. Tutaj walka na łokcie, ale i to nie pomogło. Adrian Miedziński wypchnął Łota na zewnątrz, a miejsce przy krawężniku szybko zajął Ryan Sullivan. I to Ryan Sullivan, choć jest na pozycji drugiej, cały czas odwraca się i prowadzi młodszego zawodnika po kolejne zwycięstwo 5-1 z tyłu. Smutna walka dwóch zawodników, tylko jeden punkt. Właściwie już pewne, prawie pewne, się tylko dojadą do mety. Nie będzie żadnych usterek technicznych w motocyklach. 5-1, Ryan Sullivan, miejsce drugie. Adrian Miedziński w kasku niebieskim prowadzi, w kasku żółtym Dave Watt. Nie tak miała wyglądać inauguracja stali. Może nie wszyscy kibice głośno wierzyli tutaj w zwycięstwo, bo to raczej było tylko marzeniem najbardziej zagorzałych fanów czarnego sportu w Rzeszowie, ale chodziło o wspaniałą walkę i pokazanie się z dobrej strony i liczyliśmy przede wszystkim na kapitana zespołu. 5-1 po 11 wyścigach, 49-18. To bieg 12, biały Dawid Lampard, kask niebieski Chris Holder, kask żółty Dawid Stachyra, czerwony Hans Andersen, on tu dzisiaj. Hans Andersen kompletuje same trójki i już widać przy wejściu w pierwszy wiraż, że starty bezapelacyjnie w dniu dzisiejszym wygrywają gospodarze. Rzeszowianie już zupełnie, praktycznie bez walki w tych biegach. To smutny widok dla tych szczególnie, którzy pojechali do Torunia, aby obejrzeć, jak zaprezentuje się właśnie na tym trudnym torze wicemistrza Polski eksperymentalny skład Marmy Rzeszów na ten sezon. Jeśli tak to ma wyglądać na wyjazdach, to na koniec sezonu może być niewesoło, ale jest to pierwszy mecz, wszystko jeszcze jest do nadrobienia. Trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Widzimy, co robi Hans Andersen. Wykorzystuje każdą chwilę, by dać odrobinę radości kibicom. Oczywiście cieszą się z wyniku, ale liczyli tutaj na ciekawy, zacięty mecz. Oczywiście z happy endem dla swojej drużyny. Hans Andersen, 3 punkty, 2 punkty Chris Holder, 1 punkt Dawid Stachyra i z zerowym dorobkiem na mecie pojawił się Dawid Lampard. 5-1 dla gospodarzy i po 12 wyścigach prowadzą 54-19. 12 wyścigów za nami, a jeszcze ani jednego indywidualnego zwycięstwa na koncie rzeszowskich zawodników. Bieg 13. Karol Zombik, niebieski kask, biały Matej Żagar, czerwony Wiesław Jaguś i kask żółty Kenneth Biere. Zakotłowało się tutaj w pierwszym łuku, ale powoli wszystko układa się tak, jak już w tym meczu do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, choć niespodzianką na pewno jest to, że w kasku białym Matej Żagar próbuje walczyć. I o to chodziło, szkoda, że tak późno.
Wyścig 13 za plecami Mateja Żagara, kask czerwony Wiesław Jaguś i w kasku niebieskim Karol Zombik. Oni doskonale wiedzą, że ten mecz już wygrali, że tu nie trzeba iść na łokcie. Mam wrażenie, że Wiesław Jaguś, jeśli w tym biegu chodziłoby o punkt, który miałby dać jego drużynie zwycięstwo, to jego doświadczenie, chociażby ze startów w Grand Prix, pozwoliłoby gdzieś tutaj wcisnąć ten motocykl. Bieg 13 przechodzi do historii. Nowością jest to, że Marma ma pierwsze indywidualne zwycięstwo na swoim koncie, a dokładnie zwyciężył Matej Żagar, drugi był Wiesław Jaguś, trzeci Karol Zombik, na miejscu czwartym przyjechał Kenneth Bierę, 3-3, 57-22. Przed nami dwa biegi nominowane. W kasku żółtym Matej Żagar, czerwony Adrian Miedziński, biały Dawid Lampart, kask niebieski Wiesław Jaguś. Dawid Lampart, on ma tu zbierać doświadczenie, no i niestety to zbieranie doświadczenia zakończyło się tak, choć jak widzimy szybko zareagował i wrócił do tego biegu, choć na zdobycz punktową tylko w przypadku defektu któregoś z tych zawodników, których widzimy w tej chwili na ekranie, możemy liczyć na dodatkowy punkt, ale cieszymy się z tego, że Matej Żagar odwdzięcza się toruńskim kibicom za te gwizdy. Przypomina, że być może został skreślony z tej drużyny na ten sezon. To był błąd. Szkoda, że to tylko dwa zwycięstwa na osłodę zaserwował nam na koniec tego spotkania Matej Żagar, ale być może to dobry prognostyk, to pozwoli spojrzeć choć z odrobiną nadziei na kolejne spotkania. Kask żółty, Matej Żagar, 3 punkty. Drugi na mecie zameldował się Wiesław Jaguś, 1 punkt, Adrian Miedziński. Oni już pozdrawiają publiczność, a Dawid Lampart dopiero teraz zakończył wyścig. 3-3 po 14 biegach, 60-25. Ostatni, 15 wyścig nominowany. Najlepsi z najlepszych, no ale to słowo najlepsi chyba najbardziej odnosi się do zawodników gospodarzy. Ryan Sullivan, kask czerwony, żółty Kenneth Bierę, niebieski Hans Andersen, kask biały Dave Watt. Ostatnia odsłona tego spektaklu, smutnego spektaklu dla rzeszowskich kibiców. Kenneth Bierę, kask żółty. Jego widzielibyśmy najchętniej tutaj obok Dave'a Watta. Próbuje Kenneth Bierę po wewnętrznej. Minął na trasie, albo próbuje to zrobić, minął Hansa Andersena. Hans Andersen do tej pory wszystkie swoje biegi wygrywał. On też doskonale zdaje sobie sprawę, że w tym meczu już nic się nie zmieni. Nie ma sensu rozpychać się tam na łokcie. Ryan Sullivan, kask czerwony, ma ochotę połknąć tutaj prowadzącego Dave'a Watta w kasku białym i to się udało. Dave Watt próbuje odpowiedzieć atakiem po wewnętrznej, nabiera prędkości. Choć widzimy, że już nic z tego nie będzie, wygrywa w kasku czerwonym Ryan Sullivan, 3 punkty, 2 punkty Dave Watt, 1 punkt Kenneth Bierę i tym razem z zerowym dorobkiem kończy ten wyścig Hans Andersen. W biegu 15 3-3 w całym spotkaniu. Porażka Marmy, Polskie Folie Rzeszów z Unibaxem Toruń. Unibax wygrywa 63-28. Szanse są zawsze, to bardzo mocna drużyna. Może jakby był Nichols, byłoby lepiej. Ale teraz to nieważne. Próbowaliśmy walczyć, ale nie mogliśmy nic więcej zrobić dzisiaj. Czekaliśmy to naprawdę do paszczy lwa, jak to wynikało z takich przedsezonowych składów. No i Tor wszystko potwierdził. Toruń jest naprawdę bardzo mocnym zespołem, zwłaszcza u siebie, i nie ma co ukrywać, że na pewno z Lesznem będą mierzyli o złoto, także tu się, wydaje mi się, rozstrzygnie batalia. Można tak już na początku sezonu dywagować. No dzisiaj mieli wspaniałe starty, można powiedzieć. Mi udało się dwukrotnie w miarę wyjechać na równi z gospodarzami. Raz udało mi się pokonać Adriana Miedzińskiego, później już
Holder doskonale wykorzystał mój taki mały błąd na wejściu i naprawdę dziś tylko start, jazda do połowy toru. Kto był lepszy ze startu, ten wygrywał. No, to jest atut gospodarzy. To tak przygotowali tor, byli nastawieni na start, starty wygrywali, więc wysoko wygrali.